W poszukiwaniu dobrego seksu to debiutancka powieść Dariusza Świątka. W czerwcu 2021 miała miejsce premiera tej powieści. Jest to pierwsza tego rodzaju książka, tego rodzaju utwór, gdzie język użyty przez autora wręcz ocieka dosłownie erotyką. Tego jeszcze na polskim rynku wydawniczym nie było. Dziś ze mną jest Dariusz Świątek, autor W poszukiwaniu dobrego seksu. Bardzo się cieszę. Hej. Może zacznę po prostu od pytania, czym jest dla Ciebie dobry seks? No, to jest coś innego trochę, czym jest dla mnie, ale no tak generalnie dobry seks to są pozytywne doświadczenia, gdzie dwie osoby za zgodą dają sobie nawzajem przyjemność i frajdę i takie pozytywne doświadczenia. Tak więc no tak. Generalnie na tym jest dobry seks, aczkolwiek tytuł jest w dużej mierze żartem, bo różnego rodzaju poszukiwania dobrego seksu mogą się równie skończyć. Bohater tej książki, bohater powieści szuka dobrego seksu tak jak nie mógłby go znaleźć wcześniej, albo poszukuje coraz to nowszych wrażeń, albo gdzieś cały czas szuka, czyli dlaczego ciągle szuka tego dobrego seksu? To nie jest tak, że on ma ten dobry seks i już nie musi go szukać? Znaczy, w ogóle nie to miałem na myśli ani przez chwilę. Tak? To było bardziej nawiązanie do w poszukiwaniu straconego czasu Prusta. Więc stwierdziłem, że no, gdyby Prust napisał pornosa, no to może to byłoby w poszukiwaniu dobrego seksu. I tam jest, tam są historie różnych ludzi, którzy potrzebują różnego seksu. No i wszyscy potrzebujemy dobrego seksu. I wszyscy. Chociaż można się spierać i dzielić o osoby aseksualne, bo dla mnie to faktycznie nie jest zbyt istotna rzecz. Nagle dotarło do mnie, że tak naprawdę chyba nikt inny przed tobą w tak bezpośredni sposób nie opisywał tej sfery seksualnej. Można powiedzieć, że jakieś różne dwuznaczne opisy, które były wcześniej w literaturze, no, są niczym wobec tego, co ty zaprezentowałeś, spowodowało taki uśmiech na mojej twarzy i naprawdę się uśmiałam. W zasadzie jest to zbiór opowiadań różnych perypetii seksualnych. Zgodzę się z tym, że na pewno nie ma czegoś takiego w polskiej literaturze, gdy idzie o książkę, która byłaby nawet zbliżona do mojej. Ja gdy ją tworzyłem, to byłem zawsze oczarowany różnymi opisami seksu, kundery. Uwielbiałem to w jakiś sposób. Nabokow akurat nie wprost opisywał pewne rzeczy dotyczące ludzkiej seksualności. No i pisałem tak, jak pisałem to, co chciałbym czytać. Tak? No i szedłem z założenia, że no tych rzeczy nie ma, a ponieważ był taki czas w moim życiu, że badałem praktycznie ludzką seksualność, to znaczy od dziecka się interesuje seksem, a potem się dużo czytałem, najpierw ani domu. Dużo rozmawiałem o tych kwestiach z kobietami. Czy dobrze usłyszałam najpani domu, tak. Generalnie nawet w książce jest taki fragment, że dzięki tym kobiecym magazynom to tam jako ośmiolatek odkryłem masturbację. To znaczy dzięki nim i dzięki ulotkom dewotek, które przed kościołem rozdawały ulotki z zaznaczeniem, że nie możemy pozwolić, że nasze dzieci będą mieć edukację seksualną. No i ja z tej ulotki, którą dostałem od takiej starszej pani w berecie, dostałem instrukcję, później powiedziałem kolegom, co mają robić, no i w ten sposób zdeprawowałem już jako dziecko tam część swojego osiedla. Wszyscy wspominamy bardzo dobrze. I to dzięki Kościołowi, bo gdyby nie Kościół, to bym wtedy pewnie nie odkrył swojej seksualności. No i wydaje mi się, że tych tematów, których dotykasz, to są tematy tabu w 80%. Temat masturbacji, temat seksu grupowego. To są rzeczy, o których się tak otwarcie nie mówi, a jeśli się to mówi... To robią generalnie, oczywiście. Nie mówią specjalnie o tym. A mi brakowało, że tego nie ma, że tam są jakieś komentarze, teksty, to wszystko jest tak właśnie w kuluarach, a ja tak chciałem po prostu zdemaskować jak najwięcej różnych rzeczy. Mhm. Więc no, te historie mają znaczne potwierdzenie w rzeczywistości. Kontrowersja, też swego rodzaju taki pęd ku skandalowi. Czy chciałeś wywołać skandal pisząc tego rodzaju powieść? Nie, to w ogóle nie było celem wywołać skandalu. Nawet nie brałem pod uwagę, że ta książka zostanie wydana.
mój kochany wydawca, który w tym momencie leży przy jakimś wulkanie w Meksyku ze złamaną nogą, tam pozdrawiam Grzesiek, no to ja mu tam tu mam 3 lata, żeby on wydał zupełnie inną książkę, ale która być może ukaże się w grudniu. I on stwierdził, że tematyka, którą poruszam w poszukiwaniu dobrego seksu, jest tak kontrowersyjna i interesująca komercyjnie, że on mówi, że chce zacząć od tego, tak? Poza tym ta część, tak jak mówię, ma, jak gdyby składa się z dwóch takich części, tej luźniejszej, tej zabawnej, że niby ma się wrażenie, że to w zasadzie jest, jeden znajomy powiedział, że normalnie jest tak, że się czyta książkę i szuka się tam jakichś fragmentów seksu. A tutaj na początku jest tak, że w zasadzie cały czas jest seks i szuka się jakiejś fabuły. No i tutaj ta fabuła no, pojawia się, tak? No właśnie, fabuła się pojawia, bo, ponieważ prezentujesz cały czas nowe typy kobiet. Czy to oblubienica, czy to uwodzicielka, czy to Ukrainka, czy to właśnie słynna potłuczona, tak? Potłuczona, czyli osoba, która później będzie pełnić rolę się bardzo ważnej... w jacuzzi w Swinger Clubie, więc myślę, że to jest bardzo dobry pseudonim. No tak, no, przytaczanie właśnie różnych wydarzeń. I to, co uderza mnie jako czytelnika, to z jaką taką dezynwolturą, swobodą piszesz o tym. Wywołuje to być może, tak, swadą właśnie, wywołujesz uśmiech na twarzy, ale może właśnie jest to taki nerwowy śmiech ze strony tego czytelnika, no tak, w tym przypadku mnie. Tak, tak? No bo tam jest dużo niuansów, że na pewne kwestie zaczyna patrzeć się w zupełnie inny sposób. I być może stąd się pojawia czasami nerwowy seks. Przepraszam, śmiech, nerwowy seks. Nerwowy seks, taki lapsus. Tak, otwarta rozmowa. Właśnie, demaskacja. Zrzućmy z siebie właśnie tą pruderię. Mówmy o orgiach, mówmy o wielokrotnych orgazmach. Język polski jest bardzo trudnym i brzydkim językiem do seksu, do pisania o seksie. No, bo język polski jest takim twardym językiem, takim eksplozywnym, szeleszczącym. I w ogóle określenia na narządy płciowe są dość ubogie. Na przykład pussy brzmi o wiele lepiej, albo vagina brzmi o wiele ładniej, vagina czy pussy, niż pochwa. Po polsku to brzmi pochwa. Ale gdy idzie o kwestię języka, to faktycznie jest bardzo ciekawe. To jest ten drugi wątek, który chciałem poruszyć odnośnie radykalnego feminizmu i wykluczania z języka pewnych rzeczy, bo wszystko staje się teraz przemocowe, stygmatyzujące i nie wolno, bo wszystko będzie, nie wiem, chamskie albo stulariarskie i to faktycznie no, ten już i tak bogi polski język, gdy idzie o opisy różnych czynności seksualnych, to będzie przez to jeszcze bardziej ubogi, co napada mnie optymizmem. Z jakiegoś dziwnego powodu, jak ktoś kogoś chce się obrazić, to używa się do tego sformułowań związanych z genitaliami, tak? Że nie wiem, no ten klub jest, nie wiem, jest chujem albo cipą, tak? Tak. I w zasadzie to powinno kojarzyć się, że ten klub albo ta osoba jest kimś, na kogo ja tam mam ochotę, nie? Bo jak ktoś używa określeń związanych z genitaliami, na przykład kobieta mówi, że gość jest chujem, no to znaczy, że jest, nie wiem, że jest sztywny, czy że jest twardy, czy że jest wysoki, tak, czy że w jaki sposób to odebrać. Jeśli mogę przerwać, akurat w języku angielskim jest trochę podobnie, więc gdzieś tam historycznie uwarunkowane zostało. Zostało to uwarunkowane w taki sposób, że genitalia jest tak bardziej synonimem czegoś złego. Tak, to jest strasznie przykre, bo tak, właśnie tak. Ludzka seksualność jest postrzegana tak właśnie bardziej w kategoriach, nie wiem, upodlenia, poniżenia, posiadania, a ogólnie powinna być postrzegana bardziej w kategoriach, jeżeli już mówimy o takiej nomenklaturze, no to dominacji i uległości, która wcale nie musi zawierać jakiejkolwiek przemocy, tylko różną formę zachowywania się względem siebie. No a ten język właśnie jest taki faktycznie podlający. A ja uważam, że w mojej książce, używając różnych takich wulgarnych zwrotów, sprawiam, a przynajmniej bardzo chciałem sprawiać, żeby no, ludzie się tak bardzo nie oburzali na te wulgaryzmy, bo uważam, że one też mają swoje miejsce w języku i że w niektórych sytuacjach one są dopuszczalne, tak? A przynajmniej w literaturze, bo no, niekoniecznie jest to tak, z którym się tam wyskakuje na bankiecie, tak? Ale wydaje się, że no, w
języku polskim, w książce, czy w ogóle w języku, no można wygadać, że powinny być. I myślę, że im częściej używasz pewnych określeń, które powszechnie są uważane za wulgaryzmy, tym bardziej one tracą swoją moc. Tak, absolutnie się zgadzam. Właśnie o to chodzi. Właśnie tak, o to chodzi, tak? Żeby po prostu przestało być taki tylko i wyłącznie negatywny wydźwięk. No, tak jak tam wspominałaś, to ja uważam, że ta książka, ta warstwa porno nie jest specjalnie istotna i ważna. Najistotniejsze w tej książce są różne rzeczy, które są związane z tak zwaną kulturą gwałtu. I no właśnie nawet mój redaktor stwierdził, że moja książka może być traktowana jako odpowiedź na książkę Mai Staśko Gwałt Polski. Absolutnie nie jest to moją intencją, celem, w ogóle nie polemizuję i nie podważam treści, które są w książce Gwałt Polski, tylko moja książka w dużej mierze właśnie, nie porno, tylko opisuje różne absurdalne, abstrakcyjne sytuacje, które mogłyby być postrzegane jako zgwałcenie. I to jest właśnie cały ten problem, gdy idzie o coś, co nazywa się kulturą gwałtu, a uważam, że powinno nazywać się na przykład kulturą patriarchatu, to okej, okay, nie? No ale... Tak, właśnie to jest bardzo ważny moment i o tym też rozmawialiśmy przed wywiadem. Nie negujesz całego aspektu negatywnego gwałtu, to jest bardzo ważne, żeby tutaj to było zrozumiane. No to ja to zaraz wyjaśnię właśnie, że zgwałcenie jest czymś absolutnie obrzydliwym. Osoba, która dokonała zgwałcenia, jest traktowana jako najgorszy śmieć w dowolnej kulturze. Jest czymś to zdecydowanie złym. I nie ma czegoś takiego, że no ktoś zgwałcił i jest spoko. Tak? W takich sprawach nie ma też domniemania niewinności. Ja nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że tam kobietom nie wierzą i tak dalej. Nie. W polskich sądach przynajmniej nie mam za bardzo spraw, które by uniewinniały osoby, które są oskarżone o zgwałcenie. Więc no, to jest teza, która ma się nijak do statystyk. I jeżeli ja słyszę, że nie wiem, gwizdanie na kobietę wchodzi w kulturę gwałtu, że w kulturę gwałtu wchodzi utrudnienie do antykoncepcji albo utrudnienie do aborcji, no to ja tu czuję patriarchat, ja tutaj nie widzę zgwałceń na kobietach, tak. No odnośnie tego, że mężczyźni, którzy są oskarżeni o zgwałcenie, no to nie są traktowani jako osoby, które mogły tego nie zrobić, tak. To takie osoby natychmiast są traktowane jako winne, tak. Nawet jeżeli ktoś zostanie uniewinniony, a jeden z takich procesów, który też tam powiedzmy, że opisuję w książce, to jest pana Jakuba Dymka, który został oskarżony przez swoją partnerkę o to, że ją zgwałcił, ale w ten sposób, że on ją namawiał na seks, i tak ją namawiał na seks, że to namawianie na seks niby powinno być działaniem przemocowym. Ona się zaś zgodziła i od tego namawiania później już miała zawsze z nią seks za zgodą. I byli wiele razy w związku i jak się ten związek zakończył, to ona uznała, że w sumie to tamto podciągnie się po zgwałcenie, co no skutecznie no, ośmieszyło też polską lewicę, no bo nikt nie traktował tego procesu poważnie, a wszyscy byli przesłuchiwani w kategoriach, kto z kim się spotyka, kto gdzie coś robi, tak, no, żeby wiedzieć, co tam polska lewica wyprawia. Więc no, to tak to tam działa w przypadku tego procesu. No, tam w tej książce opisuje różne dziwne procesy. Wydawałoby się, że książka W poszukiwaniu dobrego seksu to jest tylko zbiór dość dwuznacznych, czasem przez niektórych uważanych za wulgarne opowiadań. Natomiast tak naprawdę W poszukiwaniu dobrego seksu to jest spowiedź osoby niesłusznie oskarżonej o gwałt. Dariusz, byłeś oskarżony o gwałt. Przez bodajże 3 lata zmagałeś się z tym oskarżeniem. Proces był bardzo długi. Nawet swego czasu opowiadałeś, że jesteś w takim procesie kawkiańskim, jak to się mówi. Tak, to był bardzo proces kawki. To była bardzo kuriozalna sytuacja niemalże od początku, dlatego, bo rzekomo pokrzywdzona mnie nigdy nie oskarżyła o zgwałcenie. To była już interpretacja pewnej sytuacji prokuratury. Dlatego, bo faktycznie byłem zakochany w pewnej dziewczynie, która tam zapomniała wspomnieć, że miała chłopaka. I w momencie, kiedy
Nie, ja tylko wspomnę, że zostałeś uniewinniony. Że tak, zostałem uniewinniony generalnie i podejrzewam, że wydawca może być rozczarowany, że zostałem uniewinniony, bo może ta książka będzie ciekawa. Tak, no ale to było naprawdę dziwne, dlatego, bo ona mnie nie oskarżyła o zgwałcenie, tak? No i tam przeszkadzało, że wysłałem do niej dosłownie 4 maile na miesiąc. No i ona określiła to, że właśnie, ponieważ wysłałem do niej maile bez wulgaryzmu, bez czegokolwiek, no to, że ona wobec tego mnie pozwie o nękanie, żebym do niej nie wysłał maili, których już wysłałem. Chodziło o stalking? Tak, o stalking chodziło. No ale ponieważ no, te 4 maile no, to była bzdura, no to ona wymyśliła jakieś totalne bzdury. Od tego, że tam śledziłem, wystawałem w ciemnościach i boi się, że zabiję jej matkę, jakieś takie totalne dychane rzeczy. No i wspomniała o sytuacji, która właśnie jest opisywana w książce. Tyle, że no, przedstawiła ją no, zupełnie inaczej niż miała na miejsce. No i w takich sytuacjach jest albo się wierzy kobiecie, albo wierzy się mężczyźnie. I w takich sytuacjach nigdy się nie wierzy mężczyźnie. Więc gdyby nie ten drobiazg, że po tej sytuacji, którą ona opisała przed sądem, na początku podobnie jak ja, to znaczy, że wsunąłem w nią palce, a kiedy nie chciała kontynuować czynności, no to wobec tego czynność została przerwana, tak? Co jest zgodne z prawdą. No tylko, że w kolejnych zeznaniach po prostu ona coraz bardziej tam płynęła na fali swojej wyobraźni. Aczkolwiek prokuratura też wątpiła w zeznania z samego początku, ale ponieważ to był czas rozwijający się akcji MeToo, no to nie dało się tego umorzyć, tak? No i w sumie dobrze się stało, że się nie dało tego umorzyć. No i efekt był taki, że prokuratura zaproponowała mi przez mojego pierwszego prawnika pół roku w opasce i rok prac społecznych, bo nie chciałem mieć nic wspólnego z tą historią. Ona jest tak dziwna i skomplikowana i popieprzona, że no, prokuratura nie chciała się do tego zbliżać. No ale to by oznaczało, że będę figurował jako przestępca seksualny. I powiedziałem prawnikowi, no pan by się zgodził na coś takiego? On mówi, że wie pan, nie ma w polskich sądach uniewinnień w takich sytuacjach, nie? Że to, takie rzeczy się nie zdarzają. Więc no wyjdzie, że zgwałciłeś dziewczynę, a później tam, nie wysyłałeś piosenki, nie? No i wobec tego zrezygnowałem z prawnika i stwierdziłem, że będę walczyć, dlatego, bo wyszedłem z założenia, że skoro jej nie zgwałciłem, no to będę uniewinniony, tak? No a później dowiedziałem się o procesie Tomasza Komendy, gdzie był na jakiejś imprezie w 15 osób we Wrocławiu i został oskarżony, że w tym samym czasie gwałcił i mordował dziewczynę w zupełnie innym tam mieście, w Miłoszycach. No i wtedy, kiedy się dowiedziałem, że no, tam było 15 świadków i gość siedział 15 lat w więzieniu, to wtedy faktycznie zacząłem się obawiać, że w zasadzie jadę na w ogóle, że no, sytuacja była bardzo absurdalna. A działania prokuratury, bo finalnie po swojej mowie końcowej prokuratura zaproponowała mi 4 lata bezwzględnego więzienia, a ja w mowie końcowej zapytałem, czemu nie 12. Jeżeli prokuratura, która nie dawała żadnych argumentów, bo nie dawała żadnych argumentów i za każdym razem był inny przedstawiciel prokuratury, bo naprawdę nikt z tą sprawą nie chciał mieć nic wspólnego, dają taką totalnie oderwaną od rzeczywistości propozycję, no to na podstawie czego? Jakie jest uzasadnienie? To czemu nie 12? No i sąd przychylił się do tego, że no to oskarżenie jest bezpodstawne. Jeżeli nie ma kamer, to trudno jest coś udowodnić, nie? To się wierzy kobiecie i tyle. Ale jeżeli ja udowodniłem, że dziewczyna miała faktycznie fantazje dotyczące zgwałcu, na przykład po dniu pogrzebu mojego ojca, gdzie zresztą sam prowadziłem pogrzeb taty, zadzwonił do mnie facet, który się z nią spotykał. No i tam zaznaczył, że ona, ta dziewczyna miała fantazje przemocowe, chciała być bita, duszona, kopana i miała właśnie fioła odnośnie tych fantazji dotyczących zgwałceń, więc być może coś tam się kurde pomieszało i wymyśliło jakieś rzeczy, których nie było, że no niewiarygodność faktycznie jest żadna. Nie wiem, no zazwyczaj ofiary gwałtów, znaczy zazwyczaj, no tak się wydaje, nie dają swoim gwałcicielom dwukrotnie prezentów urodzinowych, tak, nie zapraszają ich na wino, nie proponują seksu, nie mają z nimi relacji przez kilka miesięcy później. No to tak było, czemu ona zaprzeczała, a było sprzeczne z materiałem dowodowym. Więc no po prostu z racji tego, że ja nie chciałem mieć z nią nic wspólnego, no to coś tam mi się poknosiło w głowie i no, feministki radykalne szczególnie mogą być oburzone, ale określenie mitomanka mści się akurat w moim wypadku miało zastosowanie, tak? No i właśnie w tym dyskursie feministycznym jest ten problem,
że tam zawsze są winni mężczyźni i może coś jest na rzeczy, że zawsze mężczyźni są winni, ale może jednak nie zawsze, bo kobiety wykluczają właśnie istnienie wariatek, debilek, jakichś tych, nie, one widzą tylko ofiary, tak? No i w tym widzę pewien jakiś brak równowagi, gdy idzie o ocenę pewnych kwestii, tak? No ja sam siebie postrzegam jako feministę liberalnego, ale no na przykład tak, no dla mnie radykalny feminizm jest czymś mocno przesadzonym. To jest ważne, żeby podkreślić fakt, że nie jesteś szowinistą, że nie jesteś antyfeministą. Nie. Feminizm radykalny albo feminizm, który idzie w stronę tej martyrologii. Nie, no mi przeszkadza w radykalnym feminizmie, że ja nie mogę używać słowa pedał na przykład. Uważam, że to jest wykluczone. Mnie wkurwia, bo jestem w środowiskach homoseksualnych z 15 lat, i geje są moimi przyjaciółmi. To zależy też z jaką intencją. Nie, wiadomo, że tak, nie, ale no, one najchętniej, że w ogóle, nie, że w ogóle wymazać to słowo, tak? No albo żeby w ogóle unikać jakichś różnych wulgaryzmów, no to te aspekty są dla mnie czymś, gdzie jest przesada, tak? No jeszcze gdy idzie o tą znaną feministkę Majstaszkę, no to ona bez wątpienia robi kawał dobrej roboty, ale faktycznie w tym postrzeganiu rzeczywistości, no to wszyscy mężczyźni są winni, źli i należy przed nimi uciekać. Tak, no właśnie zawsze trzeba poznać te dwie strony medalu, zawsze dwie strony muszą się wypowiedzieć, że tutaj właśnie robienie z siebie ofiary, to jest właśnie charakterystyczne dla niektórych kobiet, ale też dla niektórych mężczyzn. Tak, nie chciałabym być stronnicza, nie chciałabym teraz brać strony mężczyzn i bronić mężczyzn, którzy są podejrzani o gwałt, jako prowadząca tą rozmowę. Absolutnie jestem daleka od tego, żeby popierać ślepo radykalne feministki. Naprawdę zaznaczam, że moja książka opisuje taki promil sytuacji. Aczkolwiek, gdy idzie o takie kwestie fałszywych oskarżeń o zgwałcenie, to faktycznie trudno jest to zmierzyć, no bo feministki twierdzą, że są 2%, w kartotekach policyjnych wyjdzie, że 40% to są fałszywe oskarżenia, że no to jest trudna rzecz, ale chodzi o kwestię przesuwania granicy. To znaczy, no dla mnie oczywiste jest, że zgwałcenie jest wtedy, kiedy no nie ma zgody na seks, to się z tym zgadza. Tak. Ale no ten dotychczasowy zapis sformułowania, czym jest zgwałcenie, to znaczy w polskim kodeksie karnym, przemocą, podstępem lub groźbą. Przez to, że miałeś tego typu problem, rozwinąłeś swoją twórczość pisarską. Tak, się specjalizacją, stałem się absolutnym specjalistą, gdzie o fałszywe oskarżenia, o zgwałcenia, to naprawdę studiowałem różne dziwne sytuacje. No zresztą jest taka książka, która też wspiera kulturę gwałtu przecież, to jest Zabić Drozda. No to jest historia, że jest sobie dziewczyna tam z pośledzeniem lekkim chyba, czy coś takiego, która chce całować się z jakimś tam czarnoskórym facetem, no, a tamten nie chce się z nią całować, no to ją odpycha, no to ona zaczyna drzeć się, że on jest gwałciciela. No i mimo, że dowody wskazują, że on jest niewinny, no to wszyscy są przekonani, że jest winny i tak, nie? No bo nie, że jest czarny mężczyzną, tylko że w ogóle jest mężczyzną, tak? Więc no wiadomo, że gwałciciel. No istnieją uprzedzenia. Uprzedzenia istnieją i zawsze właśnie w kontekście gwałtu, to w pierwszej kolejności zawsze mężczyzna jest podejrzany, mężczyzna jest oskarżony, winny, poszkodowany. Poszkodowany niekoniecznie. No, no, jeśli no i jest faktycznie może być tak, że jest winny, tak, no, bo to jest słuszna logika. Dlaczego kobieta miałaby kłamać w takich sytuacjach? Dlaczego miałaby zmyśleć? No, no bo ja sam próbowałem zrozumieć, dlaczego mam proces, bo ja nie rozumiałem, nadal nie rozumiem, dlaczego tak się zdarzyło. Podejrzewam, że Jakub Dymek też nie wiedział, czemu został oskarżony finalnie przez Dymińską, tak? O zgwałcenie, którego nie było, no bo była namawiana na seks. Ale gdybym nie miał dowodów materialnych, to bym siedział. I to jest bardzo ważne, że miałeś dowody i dzięki tym dowodom zostałeś uniewinniony. Tak, więc miałem dowody nie odnośnie tej danej sytuacji, znaczy również, no bo akurat po tej sytuacji no też miałem korespondencje, które zostały szczęśliwie odnalezione. Tak. Po tej sytuacji ona zaprzeczała, że mieliśmy później jakieś spotkania, a udowodniono, że mieliśmy długie spotkania. Udowodniłem, że wysyłała mi fragmenty książek, gdzie zaznaczała, że ja i ona jesteśmy dla siebie stworzeni, że za mną tęskni i tak dalej, i tak dalej. No to takie, no a ponieważ no, ja stwierdziłem, że no, ona jest taka no, dość dziwna i urwałem kontakt, no to jak ja z nią urwałem kontakt, no to wtedy ja zostałem oskarżony o stalking. No a ponieważ oskarżenie o stalking było mało prawdopodobne, no to zostałem oskarżony
oskarżony właśnie o zgwałcenie. Z czego ona mnie nie oskarżyła o zgwałcenie. Nie, ona tam zeznała, że wbrew jej woli dokonałem innej czynności seksualnej, ale że zaprzestałem, jak ona nie chciała i ten. No to w sumie no, tak mniej więcej było. Ona mnie nie oskarżyła o gwałt nigdy. To jest dość ważne. To była interpretacja prokuratury. Jak prokuratura chce coś zrobić, to ona zrobi, ale rzekoma pokrzywdzona mnie nie oskarżyła o zgwałcenie. Prokuratura zinterpretowała to jako oskarżenie. Tak, no i się nie dziwię, no bo tak to było przedstawiane w sumie. Ale po zapoznawaniu... W tym momencie prawo polskie się zmieniło i generalnie, jeżeli ktoś jest winny zgwałcenia, to no, 2 lata minimum, tak? Generalnie. Zmieniło się, że ofiara jest przesłuchiwana tylko raz. Mhm. Drugi raz może być przesłuchiwana wtedy, kiedy naprawdę są jakieś kosmiczne wątpliwości, a tam ilość tych wątpliwości, dziwnych sytuacji i sprzeczności była na tyle długa, że ona później była 2-krotnie przesłuchiwana, łącznie przez jakieś tam 8 godzin, gdzie udowodniłem, że kłamie, bo jeżeli ona kłamie w tak wielu kwestiach, które miały miejsce od tam powiedzmy pierwszego dnia wiosny do wydarzeń, które nas łączyły przez 4 miesiące, to istnieje dość wysokie prawdopodobieństwo, że tamta sytuacja, która jest przedstawiana, również opisuje kłamstwo. O czym jest druga część książki? O czym, kim jest dziewczyna? No, to jest jeden z elementów, gdy idzie o ten proces. No, ja w ogóle swoją powieść chciałem zbudować w ten sposób, że zawiera ona różne wątki biblijne. I w zasadzie moja książka rozpoczyna się też od modlitwy i na modlitwie się kończy. I uważam, że to jest, no, może i spoiler, ale to jest dla mnie najważniejsza rzecz, że bohater w poszukiwaniu dobrego seksu, czyli absolutnie nie ja, zostaje ukrzyżowany, ale nie tak jak Chrystus, że za grzechy umiera na krzyżu, tylko bohater umiera na krzyżu po to, żeby ludzie mieli dobry seks. Żeby wszyscy ludzie mieli dobry seks. I uważam, że to jest piękny motyw i ja bardzo chciałbym, żeby moja książka była w każdym domu. Pomiędzy encyklopedią, Pismem Świętym, a książką kucharską. Czyli swego rodzaju ars amandi. Chcę, żeby była wszędzie. Po prostu chcę, żeby była absolutnie wszędzie. Moja książka, chciałbym, żeby była właśnie taką świętą księgą o seksie. O sztuce kochania. O sztuce kochania, tak. To właśnie jeden z blerbów jest książka, którą Pani Wisłowska czytałaby w wannie, a Lew Starowicz podczas bezsennych nocy. Bardzo chciałbym, żeby Pan Lew Starowicz z uśmiechem czytał moją książkę. Podejrzewam, że jest szansa, że mu się to spodoba. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się z nami, ze mną, Twoimi opiniami i doświadczeniami, a także Twoją twórczością. Trzymam kciuki, żeby Twoja powieść tak elektryzująca podbiła przynajmniej polski rynek. Ja chciałbym, żeby była w każdym domu w Teksasie też. Mam nadzieję, że zostanie to przetłumaczone. W poszukiwaniu dobrego seksu powinno znaleźć się na każdej półce, w każdym domu, jako ars amandi, czyli synonim sztuki kochania, nie tylko w Polsce, ale być może w najbliższej przyszłości też w Stanach Zjednoczonych. Byłoby cudownie, gdyby tak się stało. Dzięki bardzo.